mogę wam pokazać questy jeszcze sobie. A, questów nie mam żadnych do wykonania. Zobaczmy w ogóle, jakie mam tutaj te questyki. Join Pokémon League, ok, Liveland. Troszkę pieniędzy mam. Czy do Legionu dołączyłem w końcu, czy nie bardzo? Chyba nie jest tego, co widzę. Legion. Spróbuję tutaj dołączyć. O, jestem! Ok. Jestem w tym Legionie, tylko że... Czy tutaj oni sobie jakoś pomagają? Widzę, że jak najbardziej, więc super, że mogę to zrobić. Dlaczego chciałem tak do tego Legionu dołączyć? Ponieważ tutaj przyspieszając expy ludziom, ktoś tu ma 39, dostajemy za to pieniądze. 30, mam jak widzicie 39, jeszcze przyspieszę raz komuś tutaj Pokemona. Dzięki temu dostałem, widzicie, 42. Dobra, w Legionie sobie tutaj dołączę, co bym mógł wybustować. Use speed up training to help other players get exp, guard. Ja z chęcią im tutaj zdonatuję. Można tutaj donatować. Słuchajcie, a mam tego sporo, to proszę bardzo, macie tu donata od razu. Z mojej strony mamy ranking, ja na razie jestem rookie, jak widzicie. Wszyscy są mile widziani. Dobra, w hali tutaj jest jakiś lider. 41 poziom, nieźle. Shop to be unlocked, please stay tuned, czyli trzeba poczekać. Wejdźmy do swojego Pokemona. No jak widzicie, czwórki będę tutaj, punkty 4 będę upgrade'ował i zrobię sobie tutaj atak troszkę większy. Jak tam z funduszami stoję, no to mnie bardzo dużo kosztuje. W Gravela to ja mogę, słuchajcie, inwestować w defensa, bo to jest taki typowy tank. Czekajcie, on ma 1500, a ten ma 1700, no ale... No, myślę, że Gravel jest typowo pod tanka, więc możemy mu dodać tu troszkę funduszy. No, zbieram też, żeby ewoluować z Scizora, ale widzicie, to będzie bardzo, bardzo trudne. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do Misty, do mgły i sobie odsuńmy tę mgłę. Dilaga, no ta Dilaga to jest bardzo trudny potwór Pokémon. Nie jestem w stanie sobie z nim poradzić na razie, no ale co zrobić. Dobra, weźmy sobie te expy. Tutaj, ok, jakaś torba. Dobra, to nam się na pewno przyda, te toysy. No z Dilagą to raczej szans nie mam, więc na razie sobie dam spokój. Czy jakieś jeszcze rzeczy tutaj mógłbym wykonać? Chyba nie, więc pójdę sobie zrobić kolejny adventure tryb, bo jak widzicie jestem w tym... O, hide, ukryj to. W tym trybie tutaj, które to było, czekajcie, Adventure i Lavender Town, więc lecimy tutaj, musimy pokonać wszystkich przeciwników. W ogóle jak ja z tymi, ze staminą stoję, nawet nie pamiętam. Dobra, niech tutaj nas Scizorek, wybustowałem mu atak, więc powinien tutaj wygrywać cały czas tymi quick atakami, bo jednak jest mocny, jakby nie było. Ok, mam dość dużo staminy, czy tej energii. Dzięki temu zrobimy sobie na 100% ten etap. Dobra, ale to zadziała na pewno na Gastriego. Może mi się też uda dobić tutaj poziom. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mój główny poziom postaci, to raczej do tego jest bardzo długa droga. To jest jakiś gambler. Lecimy z nim. Tu jest ten Pokémon. Ale jednak sobie z nim bez problemu poradziłem. Widzę, że tu jest taki same duchy i chyba to jest nawiązanie też do jak gdyby całej tej fabuły Pokémonów, bo przecież oni poznali tego Pokémona duszka, prawda? No, za przejście tych etapów dostajemy też nagrody. Tam widzicie, miałem skrzynkę do otwarcia, czy to pudełeczko, ja sobie go otworzę oczywiście. No jak widać mój Scizor, czy nie wiem jak to wymawiać, jest bardzo mocny. Jednak jest to fajny Pokémon epicki. Ok, czyżbym tu miał... A nie, myślałem. Dobra. Muszę zbierać te kamienie, które pozwolą mi wymaksować czy ewoluować Pokemony. Mógłbym ewoluować tam już jednego, ale nie chcę, uzbieram na ewolucję dla Charmeliona na Charizarda. Widzicie, tu mam ten, zaraz sobie to otworzymy. Na razie sobie powalczymy z tymi potworkami, duchami. Muszę też kontrolować, ile mam, a bardzo dużo mam użyć tego, więc spoko. Jednak Scizor czy Scizor, jak to czytać? No to jest problem. Nie mam pojęcia, może jeszcze tego duszka się nam uda złapać. Jak on się nazywa? Haunter, tak? Okej, jest Slowpoke. Ajajaj, tu niepotrzebnie... O, Slash też może być. Dobra, Drowzee pokonany. Mamy Kadabrę. Abrakadabra. Ale też bardzo fajnie tu idzie. O, Mr. Majma mam. Mr. Majma złapałem. W ogóle pokażę wam za chwilkę, jak wyglądają moje Pokemony. Dobra, jak widzicie tutaj jeszcze nam zostało parę rund do przejścia. Chciałbym wszystko na 100% zrobić, więc akurat to mi tak zostanie. O, tutaj quick atakiem na 2 razy tutaj zejdzie, więc będę musiał się też uleczyć. Dobra, zaraz osiągniemy maksymalny poziom w ogóle Scizorem. Dobra, czy jest sens, żeby się teraz uleczyć? Chyba nie, więc pokonajmy etap ten, bo to jest boss, jakby taki walka finałowa. Co to jest? Tangela. Dziwaczny Pokémon, nie? O właśnie, Gengar, czyli to się Gengar nazywa ten Pokémon. Kurde, sorry, misklik był. No i bossa, finałowa walka pokonana. Zwyciężyliśmy. Chcę zostać tutaj. Otwórzmy sobie ten prezencik. O, dostaniemy fajnie golda, troszkę tych. Parters time is epic capsule machine draw an epic Pokémon Milotic. Wow, gratuluję. I tu będziemy polować na tego Pokémona Huntera. Między 20 a 22 można go spotkać, ale weźmy questa sobie, achievement. Sklejmujmy. Chciałbym jeszcze tutaj epickie challenge zrobić. Dzięki temu odblokujemy też możliwość zbierania... Aj, kurka, nie popatrzyłem. Ale w sumie powinienem pokonać tego Pokemona. Na Horsey też to nie działa. Będziemy musieli wyleczyć Scizora. A, Umbreon. Ojejku, chciałbym go... Ja miałem Umbreona, tylko że niestety, no tak jak mówię, na starym koncie. Także trochę słabo. Dobrze, teraz tak, uleczmy się. Restore. Ja bym zainwestował jeszcze może w atak. Aha, max level. Aha, czyli nie może być wyższy niż level Pokemona. Ciekawe. To idziemy w defensa. Będziemy bronić tutaj, wzmacniać naszego Pokemona, jego obronę. Dobra, walczymy z gentlemanem. Przypomnijcie mi, żebym sprawdził wam te Pokemony. No, poszedłem w obronę, więc teraz troszkę trudniej będzie mnie trafić. O, widzicie, Slash. Ok, Slasha też mogę używać, bo jest o wiele... Metal Claw jest dobry na tego typu Pokemona. Te znaczki wam pokazują, jaki Pokemon jest dobry. Okej, tu są wszystkie te duchy, Gestli, ale przydałby mi się jeszcze jakiś epicki Pokémon, może w następnym, w następnym odcinku być może, słuchajcie, wezmę sobie, pójdziemy i będziemy łapać Pokémony w tym Huntifil, w tym polu. Nie ma kamerki właśnie, nie ma kamery, ponieważ stwierdziłem, że będę nagrywał sobie od czasu do czasu bez kamerki. Ja też się źle czuję ostatnio, słuchajcie. Nie wiem, przez te mrozy złapało mnie straszne przeziębienie i i też nie chcę pokazywać się, nie wyglądam za dobrze w ogóle, zawsze, czy ja kiedyś wyglądałem dobrze? Dobra, żartuję. Wow, atak furii, jakieś kombosy mi tutaj przeprowadził. Cuda nie widzę. Ile tutaj? No, jeszcze nam zostało parę walk. Ciekawe, czy mi energii wystarczy. Jak nie wystarczy, no to zjem sobie to ciasteczko. No, jak widzicie, idziemy jak burza. No, zależy mi na tym, żeby zrobić sobie te wszystkie mapy na 100%, bo nie ma co przejść do przodu, ponieważ no, potem już jest limit poziomu na danych mapach i nie przejdziecie, dopóki poziomu nie zdobędziecie odpowiedniego. Tam 50 level, 55 bodajże, potem są te limity. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle zdobyć. Tutaj zdobywanie expa, no to warto wykonywać questy, czyli zadania. A, jeżeli chcecie zobaczyć sobie, zagrać w tę grę, no i to jest, nie ma efektu, to polecam wam wejść sobie w link do tej gry, tam na moją stronę, tam są linki do tych gierek. Dobrze. Zostały nam 3 poziomy. Ja może skorzystam z czasu i przywrócę sobie punkty. Widzicie. Tak jak mówię, muszę zjeść sobie to ciasteczko. Tutaj candy, czy cake. Ciasto, ciasteczko. Odnowiła mi się energia. To mi będzie potrzebne po to, żeby... No, bo 30 energii w sumie będą kosztować te walki 3. Powinniśmy sobie poradzić. A jednak ten Scizor jest OP, naprawdę. On ma też bardzo fajną umiejętność, zapomniałem o niej powiedzieć. Ja napisałem u Flotara w komentarzu. On ma fajną umiejętność, która się nazywa False Swipe. Zostawia 1 punkt życia Pokemonowi. I to jest bardzo fajne, bo można łapać wtedy łatwiej Pokemony. Więc spoko, myślę. Dobra, mamy Team Rocket. Spróbujmy tutaj powalczyć z nim. Dobra. On tutaj ma akurat 3 Pokémony. Powinniśmy sobie bez problemu z nim poradzić. W razie czego będziemy wymieniać jakby Pokémona, bo cały czas z Scizorem walczymy. No i powinno być dobrze. Dobrze, no i zostało nam tutaj boss. Zobaczymy, nie uleczyłem sobie Scizora, zobaczymy jak mi pójdzie. Tylko 3 Pokémony, więc nie powinno być źle. Widzę, że jest szybszy ode mnie, bo pierwszy przeprowadził... O, widzicie? Zapdos. Ktoś spotkał Zapdosa. Okej, powinniśmy dać radę. Muszę chyba w szybkość zainwestować tego Scizora. Widzicie, że... jest wolniej atakuje przy mocniejszych Pokémonach. No widzicie, przeszliśmy na 100%. Chciałbym złapać między 14, czyli tego Midraviusa możemy złapać. Wykonam sobie achievement, sklejmuję. Super. I teraz tak, uleczmy się. Punkty 4. Może jednak w tego speeda zainwestuję. Dobra, i teraz tak, spróbujmy złapać, bo te epicy to są Pokémony rzadkie. O, Great Balla dostałem. Czyżbym miał cały komputer zajęty Pokémonami? Nie, jeszcze mam miejsce. Widzicie, tak wyglądają moje Pokémony. To jest rzadki, a zielony to jest Scare i ten Scare jest gorszy od rzadkiego. Jak widzicie, mam trochę tych Pokemonów nałapanych, ale poluję tutaj na te Pokemony i chyba mi nie idzie. Tracę już energię na to, ale dostaję same Great Balle, to mi się przyda do łapania Pokemonów. 17 Great Balli, spoko. I tu jeszcze będziemy sobie też walczyć, żeby wykonać to nas full, Już chyba nie mam właśnie energii, ale chciałbym złapać te Pokémony. Teraz tak, w następnym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, pójdziemy sobie do Paradise i będziemy tutaj łapać Pokémony. Chciałbym jakiegoś epika złapać. Tutaj jest gwarantowany. Tylko nie wiem, czy sobie poradzę z tymi Pokémonami, chociaż myślę, że sobie poradzę. Prawda? Jedna gwarancja, jakbyśmy Metagrossa tutaj spróbowali złapać, byłoby nieźle. Ale zanim tam pójdziemy, to ja zakupię sobie w sklepie, to nie tu, zakupię sobie takie pewne rzeczy, które pozwalają na to, żeby nie uciekł nam Pokémon. No i pewnie te bale będę musiał lepsze kupić. Gdzie jest ten rzecz, która tutaj 15 rund nam nie ucieka Pokémon, więc to jest fajne na łapanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, no i ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W Power Plancie macie możliwość złapania Zapdosa, mi się udało złapać. Tyle z mojej strony, do zobaczenia.